Małgorzata Socha jest w czwartej, reakcja jest jednoznaczna. Małgorzata Socha w 2008 roku wyszła za mąż za Krzysztofa Wisniewskiego. Para pierwsze dziecko powitała na świecie w 2013 roku. Kolejnym w 2017 roku. Z kolei ich synek Stanisław urodził się w 2018 roku. Od tego czasu wspólnie wychowuje wesoła gromadkę. Socha bardzo chętnie udostępnia w sieci zdjęcia oraz nagrania, na których pokazuje, jak wygląda jej życie prywatne. Z social mediów aktorki możemy wywnioskować, że jest bardzo rodzinna i uwielbia dzieci. Niedawno w jednym z wywiadów wyjawiła, czy zdecydowałaby się na czwarte dziecko. Zobacz też, Małgorzata Socha chwali się wielkim wydarzeniem. To święto dla całej rodziny. Małgorzata Socha w wielu wywiadach nie kryła się z tym, że zależało jej na tym, by mieć duża rodzinę. Kobieta w rozmowie z dziennikarzami serwisu Pudelek wyjawiła, iż dzieci jest najpiękniejszym prezentem, jaki otrzymała od swojego ukochanego. Socha podczas udzielania wywiadu została zapytana o plotki, które zaczęły pojawiać się w sieci. Internauci spekulowali bowiem, że aktorka jest w ciąży. No nie wiem, czy to jest taka absurdalna, że jestem w czwartej ciąży, odpowiedziała Socha, przewracając oczami. Czyżby więc kradzące od jakiegoś czasu plotki miały okazać się prawda? Na razie nie ma ze strony Małgorzaty jednak oficjalnego potwierdzenia. Małgorzata Socha opublikowała kilka fotografii z komunii swojej najstarszej pociechy, Zosi. Aktorka wyprawiła jej piękne przyjęcie. Dziewczynka w białej albie wyglądała pięknie. Zosia jest bardzo podobna do mamy, co od razu zauważyli wierni fani aktorki. Najstarsza córka, bardzo do pani podobna. Super rodzinka.